mieliśmy głos skrajnego liberała, teraz będziemy mieli skrajnie lewicowy głos do Wojciecha Lejniczaka. Ostatni głos z internetu. Pytanie do Lewicy Demokratów, którzy pana Aleksandra Kwaśniewskiego promują jako swojego przedstawiciela. Czy zamierzają państwo, Lewica i Demokraci, zachęcać osoby o lewicowych poglądach do głosowania na swój komitet wyborczy tym, że wasze małżonki podeszli przed was do władzy, ponownie będą całowały papieży i różnych mniejszych biskupów rzymskokatolickich po rękach, w obecności kamer i licznych świadków. Szczerze przyznam, że brakuje mi tego w waszych reklamówkach wyborczych. Wojciech Olejniczak. Tak jak mówiłem wcześniej, tu nie chodzi o to, że ktoś chce walczyć z Kościołem, albo też i nie powinno być tak, że ktoś ma się do Kościoła przymilać. Trzeba odróżnić państwo od Kościoła. Trzeba powiedzieć, że państwo polskie powinno być państwem świeckim, niezależnie od tego, że w Polsce jest tak bardzo dużo ludzi wierzących i to trzeba po prostu uszanować. I o to chodzi nam, Lewicy i Demokratów, żeby tak po prostu pozostało. Daliśmy tego wyraz wtedy, kiedy głosowaliśmy przeciwko różnym propozycjom w Sejmie i damy też bardzo wiele dobrych przykładów również w przyszłości. Świeckość państwa i o to chodzi. Nie chodzi o walkę z Kościołem. Chodzi o poszanowanie i tradycji, ale dzisiaj w nowoczesnym świecie no nie może być tak, że państwo łoży coraz więcej na Kościół, tak jak chce polska prawica.